kurczaczek. Gąskie sobie malutkie weźcie na spacer, a te? No. Nie zejdą. Papi indoor zawsze na półkę wejdą, ale nigdy nie zejdą. Trzeba im pomagać. I teraz Ewa ich musi znieść. Muszę codziennie znosić. No, bo oni sobie nie potrafią zejść. Albo... Udają takich łamagów. No. Chodź. O. O, i teraz jest zadowolona, no. Krzysio. A tak to bohater, a tak to cały dzień by na półce siedział. I indyk, i zobaczcie jak on ten. A ten to już w ogóle. No, a ten taki duży i nigdy sam nie zejdzie. Jeszcze się nie zdarzyło. No, siadaj. Zobaczcie, czeka, trzeba go weźmie, a ciężki powoli. Powoli. No, już zeszedł. No. Bo on to ciężki, z około 20 kg waży, nie? No i teraz idzie dumny, wyższe, o. A tak to by sam nie dał rady. Nie dał, bo się nie chce, nie? Także Paw już w ogonie pióra, ten już gubi. Także dużo już piór w ogonie zgubił, tu kaczuszki wyszły sobie. I ten, no i króliczki, no i kaczuszki jak ten. I powiedz Ewa, co tu wczoraj się wydarzyło? A, patrzę, skaczą jakieś zwierzątka, to sobie skaczą, biegają, siam, że to króliki. A to tchórz przyszedł, pod wieczór, tak słońce zachodziło. Ja myślałam, że to ten, króliki tak sobie się bawią. No, a to tchórz. A to tchórz łapał, króliki przyszedł, nie? No, a ja myślałam, że oni tak się bawią sobie. Ten tchórz skacze i na te sztuczne zwierzęta się walną. No, chciały złapać. No. Te co tam kaczki też sztuczne są, to no. Też na kaczkę skoczą, bo myślą, że to ten. I taki on był, jak ja zauważyłem, pobiegłem, to on za bardzo aż tak nie uciekał. Tak był jakby trochę oswojony jakby, ale bardzo duży. I też zauważyłem, że za królikami biegał i ten atakował. No i myślę, że jest niedobrze, bo duży, strasznie duży tchórz, nie? I... Jeżeli to już on tutaj był, bo tutaj blisko i las jest i ten, no tutaj te krzaki, tutaj blisko tymi krzakami jest do lasu, może tam za 200 metry. Także sytuacja wygląda teraz niewesoło. Nie wiadomo co z tymi króliczkami będzie, bo jeżeli on tutaj... Wiadomo. Wyłapać i w klatki. No nie wiem, no co to robić. No. Bo jeżeli on tutaj się zanęci, to wszystko wybierze. On nawet potrafi, nawet i te dorosłe wszystkie. Także jest sytuacja nieciekawa. No nie no. Trzeba ten Franka tego powiadomić. Powiedzieć co, żeby tutaj alarm jakiś zarządził. No, żeby jakoś tam w kupie byli. No wczoraj też zauważyłem tutaj. Potem siedziałem w nocy za 2-3 godziny, patrzyłem czy przyjdzie czy nie. No ale wczoraj tego tchórza trochę wystraszyłem. To on może wczoraj to nie przyszedł, ale dzisiejszej nocy to już może przyjść. I także króliki to alarm robili. Zauważyłem jak w nocy. To tym nogo w ziemię stukają, wiesz Ewa? Nogo tupią i wtedy alarm jest. I patrzę, wszystkie na uszach stoją, że coś jest. Ale to fajnie wygląda, także... A to patrzę z Andzią, no. Pilnuje kaczuszek z kaczką. No i Wacuś tutaj pilnuje, chodzą z Andzią, kaczuszek, pilnujcie. A może...
No ale to taki tchórz, to nawet takie gęsie to też zagryzie, da rady, poradzi, bo to jest tak zwierz zwinny i zajadły, że on nawet nie poje, a podusi i a tutaj luzem. Ale to, co mnie zdziwiło, że w dzień przyszedł, no nocą to nocą, ale że w dzień i się nie, bo my tu zewo byliśmy, on od nas 20 metrów, 30 sobie tam ich i ganiał i łapał. A te króliki myśleli też, że to chyba inny królik i oni tam przy nim i wganianego się bawili. Bo on podobny, czarny. No i kaczuszki ten. Także zobacz, Jerzy. Przed chwilą. Ten kurczaczek, no. Nie? A ten kurczaczek. A mamusia jego niesie no. Jajeczka, on sobie no, z mamusia sobie na półeczce. On wszędzie sobie wchodzi. Także. I tutaj jeszcze kurka siedzi na młodych. Wysiaduje. Także mamy na co popatrzeć. Jest fajnie. Przyjemnie. Lubimy takie zwierzaki, jak chodzą luzem. Mają wolność. No i paw coś tam już krzyczy. Także jest przyjemnie, miło. Człowiek się wyluzowuje. No, takie kaczuszki. Piękne, śliczne. No. Także zachęcamy do chowania. Także człowiek dobrze się wystresowuje, przyjdzie, źle się czuje. Ewa ochrzanie niekiedy mnie, to przyjdę, posiedzę, już dobrze się czuję. No. I kogucik, co tam? No. I jeszcze tam są takie małe te i króliki. No jest tych sporo królików, powychodziło jeszcze teraz. Następne powychodziły o tutaj. No malkie. Szkoda by było, że tak by fajnie się chowały, żeby... Ja mówię. Tu wczoraj w nocy siedziałem, tej kot przyszedł. Jakiś obcy. I sowa przyleciała na drzewo, usiadła. Także... No sowa nie wiem, ale sowa też może ich brać. O, zobaczcie tutaj. Ten to miniaturka, ten to suwałka. Tutaj te małe jeszcze powychodziły. Jest to ile? Takie malutkie. Kapiszony. Śliczne. Jest cicho. Chyba gdzieś, nie wiem, ale tutaj gdzieś w tej... Tutaj w tej oponie, pod tym gdzieś, bo tutaj drzewo przykryte leży i to opona, to chyba gdzieś tutaj pod to folio ona się wykociła, bo stąd tutaj wychodzą te malutkie kapiszony. No i tutaj jeden tam siedzi, ale już tak się oswajają. Ja do nich tak bliżej podchodzę, to już o, już nie są aż takie dzikie. A tamten mały Frank. No a tamten pobieg. Ile tu? 2-4, ale też tutaj chyba koło 10 powinien być. O, jak coś malutki. Jeszcze nie zginęło, nie? A tutaj osiedzi, prawie go nie widać. Malutki, malutki, śliczny. No. Malutki, śliczny. I tutaj. I tutaj w tym oni weszły sobie. No. Tutaj właśnie. O, jak widzicie, w te palenisko. I co oni tutaj narobili? O, zobaczcie, rozpieprzyli całe ten. Zobaczymy. I tutaj gdzieś w środku. Także... O, trzeba będzie poprawiać, bo oni teraz też tutaj się chowają, nie? Tutaj Ewa jeszcze, o, już do środka sobie poszedł. I co, ja tutaj... O, jeszcze pieńki popostawiałem, o, siedzi sobie malutki. O. Żeby nie wchodziły, a oni sobie to małe se dadzą rady. Także z wędzeniem jak teraz będzie, to będzie kicha. I nie wiadomo, z tym tchórzem jest niedobrze.
jak coś, to doradźcie, co można zrobić, żeby go tutaj wystraszyć. No i tutaj sobie zajadają. Także trawy nie trzeba już kosić. Trawa ładnie przystrzyżona przy tego, przez króliczki. O, se chodzą, to mówię, szkoda by było ich, żeby... Także o, tutaj królików jest dużo, no. To mówię, że te tchórze to... Ewa chodzi, obdaje, pracowita dziewczyna. Dobrze, niech ten, zaraz pójdę jej tam troszeczkę pomogę. Pójdę, pomogę jej kawę wypić, to zawsze inaczej. Raźniej będzie we dwoje. Wczoraj jakieś tam bułki piekła. To zaraz przy kawce usiądziemy, to sobie zjemy, wypijemy. No i Gosia się opiekuje. No i kaczaków tutaj 8 zostało, było 10, 2. Zniknęły. No i sobie ślicznie biegają, a za muchami albo komarami, co zobaczą, jak zobaczcie. O, i Gosia sobie ten zęby sobie w wiaderku myje z rana, ten, żeby czyste miała, tak? No i całe statko chodzi zadowolone. I tutaj jeszcze mamy śliczne, jeszcze ten kaczuszka, jeszcze kaczot, tamten małe i kaczuszka tu też jest śliczna. Na razie tutaj w klatce trzymamy, bo niech z parę dni. Niech z parę dni będą ten w klatce, żeby trochę szybciej biegały, jak wypuścimy. Tak samo tutaj taką klatkę mam, to na razie ich tutaj, te kaczuszki, stokaczko, to zamykamy na noc, nie, pod ten, ale była tutaj, bo tutaj w siatkę była i podniesiona, dziura już była zrobiona, ale nie wzięła. To chyba i tutaj do nich się dobierała. Także kurki sobie wypoczywają. Króliki też razem. Wypuszczę gołębie, to króliki gołębie mnie zaczęły ganiać. Się nie podoba, że oni tutaj, bo też siadają. To nie podoba im się. Także rządzą. I tam Ewa poszła tym małym króliczkom, zaniesie tam jedzenia przy wędzarni. No. Sypie, daj im. Daję im jeść, żeby te... Ja pomyślałam może o tym troszeczkę. No bo wiadomo, na samej trawie to nie tylko. A tutaj na ziemi to tylko... Czereśnie były, to zobaczcie, tylko pestki zostały. Tak szpaki objedły, że tutaj nawet jednej czereśni z tej nie wzięliśmy. Tak tutaj dalej. Moment, dwa dni czysta czereśnia, taka potężna, ładna, duża. Tylko ona miała takie czereśnie, inna taka odmiana, takie żółta. Żółte jeszcze były niedojrzałe i już szpaki zjadły. No i ten malutki sobie, oni co dopiero wyszły, nie? Ten, i oni są najbardziej takie narażone teraz na ten, bo taki to i szczur, i kot, i jaszczą, wszystkiego może ten, nie? Bo już po oni potem, jak tam za 2-3 tygodnie mają, to już bardziej wtedy szybciej biegają. No a tutaj to, ale... Chować się dobrze chowają, odporne i na trawie, i deszcz pada, i trawa mokra, i jedzą, i nic się nie dzieje. A w klatkach trzymać to różnie bywa. W
klatce też jak się trzyma, to biegunka, to, także ja tam nie jestem, żeby w klatce trzymać, bo jak tam w klatkach chowałem, to często mi te króliki padały i chorowały. Nie wiem, bo to trzeba odpowiednie albo suche jedzenie. A jak tam jakieś to trawę nieodpowiednie się zerwało, to się przyniosło. Nie wiem, czy w trawie, czy ślimaczki, czy ten są i potem oni często dostawały biegunkę i padały. A tutaj na wolności chyba wiedzą, co można tutaj dobrego zjeść, co nie. I malutki, śliczny, jaki, no dopiero co on wyszedł, świat poznaje. No i tam Ewa chlebek nosi, teraz jak tam w Szczuczynie jesteśmy, tych chlebek dokupujemy dla nich, bo też lubią i dla ryb. I dla kaczuszek to trochę dodajemy, bo lubią. Taki rozmięknie, to oni ładnie jedzą. No tutaj trochę posypała. No i tutaj do wody kaczuszki się napiją. A to Leoś ten idzie, tam Tandzia. Także... No to co, Ewcia? Pozdrawiamy serdecznie. No, czas na kawę i na dobre te wczorajsze, co upiekłaś ciasto, nie? Tak. No to idziemy sobie, wypijemy, to ja również pozdrawiam, miłego dnia wam życzę. No i żeby ten tchórz tu więcej nie przyszedł. No, do widzenia.